Piękna Buntala, cudowna akcja! Nie ma spalonego, znakomita sytuacja! Szansa! Kochani Jezus Maria! Wykorzystał ten moment zagapienia 2-0! Proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu! Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie dosyć się jest, Kowalczyk! Teraz! Dobry wieczór, piąty magazyn piłkarski Gol po raz pierwszy w tym sezonie. Witamy w czwartek, dziś tylko 20 minut, a w środę działo się wiele ciekawych rzeczy. Rozpoczynamy jednak od wyboru bramki poprzedniej kolejki. Plebiscyt Audio Tele, na bramkę kolejki wygrał piłkarz poznańskiego Lecha Piotr Prabucki. Jego bramka uzyskała 1068 głosów. Gratulujemy Piotrowi Prabuckiemu, a za chwilę klasyfikacja bramki czwartej kolejki. Na miejscu drugim Marcin Mięciel, następnie Zdzisław Strojek, Józef Kostek i Bogusław Cyga. Teraz już o wczorajszych wydarzeniach. Mieliśmy w środę pierwszą porażkę mistrzów Polski i mieliśmy zmianę na pozycji lidera. Niestety musimy najpierw zająć się spotkaniem, które się nie odbyło. Piłkarze GKS-u przyjechali na poznański stadion godzinę przed meczem, ale nie zostali wpuszczeni do szatni, bowiem dowiedzieli się, że na płycie boiska prowadzone są prace remontowe. Wraz z grupą kibiców czekali na rozpoczęcie meczu przed bramą. Zdziwieni w ogóle jesteśmy, że nas nie wpuścili na obieg, nie? Że wygląda to śmiesznie, że tutaj kibice mówią, że wczoraj był stadion otwarty, spokojnie sobie wchodzili na stadion, na obieg, a dzisiaj wszystko pozamykane. Jest to jedna wielka heca, prawda? Myśmy przyjechali, jesteśmy zawodnikami, przyjechaliśmy tu rozegrać spotkanie i punkty chcemy zdobywać na boisku. Dotąd piłkarze Olimpii za zgodą rywali rozgrywali swoje mecze na boisku Lechii w Gdańsku, czego PZPN nie mógł zabronić. Tym razem na grę w Gdańsku nie zgodziła się piłkarska centrala. Wydział Gier postanowił na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia, że mecz ma się odbyć pomiędzy GKS-em Katowice a Olimpią Poznań w Poznaniu zgodnie z terminarzem. Tutaj mam treść telegramu, która jednoznacznie mówi, że mecz należy rozegrać w dniu dzisiejszym w Poznaniu. Zgodnie z decyzją Wydziału Gier do Poznania przybyli obserwator PZPN-u Marek Dardas i sędzia główny zawodów pan Zbigniew Przesmycki. Obaj zostali wpuszczeni na stadion. Jest godzina 17:03. Nie ma drużyn na boisku. Pan nie jest przebrany. Jak będzie wyglądał początek tego spotkania? No nie będzie początku. Ja opiszę sytuację w protokole i to wszystko. No nie jestem przebrany, ponieważ boisko jest nawet nieprzygotowane i stawiła się jedna drużyna GKS Katowice. Zatem czy można powiedzieć, że sędzia, czyli pan, odgwiżdża walkover? Potocznie używa się takiego określenia, natomiast chcę, korzystając z okazji, podkreślić, że sędziowie nie decydują o tym, czy jest walkover, czy nie. Sędziowie opisują sytuację i wysyłają sprawozdanie do Polskiego Związku Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej decyduje o tym, czy jest walkover, czy nie. Ja w tym sprawozdaniu na ten temat nic nie napiszę, nie napiszę żadnego wyniku. Ja po prostu opiszę sytuację. Zatem do meczu nie doszło. Ta niepoważna sytuacja to efekt braku zgody PZPN-u na fuzję Olimpii z trzecioligową Lechią Gdańsk. Bowiem dla piłkarskiej centrali nie istnieje taka drużyna. Co napisze pan w protokole? Krótko, przyjechałem o godzinie 16. Pod bramą sterczałem przez 30 minut, nikt mnie nie chciał wpuścić. Stwierdzono, że jak będą sędziowie, wtedy mogę wejść na stadion. Jakieś nieporozumienie. Sędziowie przyjechali, no, weszliśmy razem na stadion. No, jest mi cholernie głupio, czuję się tu niepotrzebnym. Jakbym wyglądał, jakbym wyrzutkiem jakiegoś społeczeństwa, nie wiem czego. No, jestem tutaj traktowanym jak... Jakbym był niepotrzebny. Pomijając, kto ma rację, jest to skandal, do jakiego doprowadzili działacze obu zespołów, Olimpii i GKS-u, swoimi kombinacjami, krzywdząc kibiców Poznania i Gdańska, którzy pozbawieni zostali sportowych emocji. Z postawy obu zespołów oraz piłkarskiej centrali śmieje się znów cała Polska. Na stadion w Gdańsku Wrzeszczu w ligową środę przyszło 2,5 tysiąca kibiców. Była drużyna Lechii Olimpii oraz trzecioligowa Lechia, z którą pierwszoligowcy rozegrali później mecz sparingowy. Do ostatniej chwili, czyli do 17, czekano na sędziów i piłkarzy Katowic. No ja myślę, że sport na razie przegrywa, że pan Dziurowicz wygrywa, ale niedługo myślę, że pan Dziurowicz przegra. Jesteście przygotowani do tego meczu? Tak, oczywiście. Wybiegniemy teraz na boisko i proste jesteśmy przygotowani do tego meczu. Czy liczyliście do końca, że Katowice przyjadą? Tak, ja liczyłem do końca, że przyjadą. Ja myślę, że
Piłka nożna polega na tym, żeby grać na boisku, a nie poza nim. Ja ubolewam strasznie, że GKS nie przyjechał do Gdańska na spotkanie, ale to jest ich sprawa. Tutaj to jest moim zdaniem skandal, szyty ogromnie grubymi nićmi. Po prostu ubolewam, że do tego doszło. Staramy się sprawę załatwić według przepisów, które są na dzisiaj aktualne w PZPN-ie i one są po naszej stronie. A pan Dziurowicz, jako hamulcowy polskiej piłki, przez szereg lat był nauczony, że wszyscy muszą mu się podporządkować i on nie może przeżyć, że to wyszło z Gdańska i robi wszystko, żeby w Gdańsku nie było ligi. I to go interesuje. I ja się dziwię, że na to po prostu nie ma siły, że to nikt nie widzi. Przecież tak jak on traktuje Gdańsk, to przecież ja bym zwariował, no, że tak można ludzi w ogóle traktować. Przecież panowie widzą, ile tu ludzi przyszło wszystkiego. No przecież to jest katastrofa naszej piłki. A tu trzeba powiedzieć, że Olimpia Poznań, to przecież to był klub prywatny, za prywatne pieniądze. No przecież i człowiek może o tym klubie decydować. No przecież nie mogą decydować ci, co nie tego. Ja zawsze mam takie pytania, ja się pytam, ile pan Dziurowicz i tam ci ludzie, co są u niego w prezydium, włożyli w piłkę nożną swoich pieniędzy. Jak coś włożyli, to potem niech tego, ale to, co ja wiem w życiu, to oni jeszcze nic nie włożyli. A ja w piłkę się bawię całe życie za swoje pieniądze już 30 lat. Dziękuję. Niezależnie od tych wszystkich oskarżeń mamy bardzo nieciekawą sytuację. Krótkie przypomnienie. Olimpia, powołując się na obowiązujące u nas przepisy w sprawie organizacji rozgrywek piłkarskich, twierdzi, że mecz powinien odbyć się w Gdańsku, o czym został ponoć poinformowany Wydział Gier i rywal z Katowic. W GKS-ie mówią, że żadna informacja z Olimpii do nich nie dotarła, a według telegramu z Wydziału Gier mecz miał odbyć się w Poznaniu. W zasadzie Wydział Gier wysłał sędziów i piłkarzy z Katowic na boisko, które jest remontowane. Ale zaraz, jak to jest z tym remontem? Na logikę. Gdyby Olimpia poinformowała Wydział Gier o remoncie poznańskiego obiektu, to nikt, niezależnie od złej czy dobrej woli, nie wyznaczyłby tam spotkania. Ale może pomysł z remontem narodził się później. Ciało społeczne, jakim jest Wydział Gier, zbierze się dopiero we wtorek. No i wtedy wypije piwo, przy ważeniu którego działacze PZPN-u też mieli spory udział. By zachować ducha sportu, proponujemy, aby ten mecz jednak przy zgodzie obu stron został rozegrany. Ale jak będzie, zobaczymy. Teraz już tylko o grze w piłce. W piłkę. Do Łodzi pojechała Legia, mistrzowie Polski trochę chyba już zmęczeni ciężkim początkiem sezonu, ale wciąż z kompletem zwycięstw. Na wygraną liczyli także teraz, bo w ostatnich latach Legia wywoziła z ŁKS-u komplet punktów. Okazało się, że ten mecz był również rywalizacją pewnego piłkarza z pewnym trenerem. Wśród zawodników Legii wychodzących do meczu z drużyną łódzkiego klubu sportowego nie było jednego z lepszych zawodników drużyny mistrza Polski, a do niedawna zawodnika ŁKS-u Tomasza Wieszczyckiego. Tomek bardzo dobrze nam się prowadził, jest naszym jednym z lepszych zawodników. No, przez szacunek i w podzięce dla ŁKS-u, że nam potrafił wypożyczyć tego człowieka, najlepszego zawodnika u siebie. No, nie chcieliśmy, żeby Tomek dzisiaj grał. I nawet przez to, że 15 lat grał w ŁKS-ie, żeby, no, byłoby trochę nie fair nas, Legii, w stosunku do ŁKS-u. Czego najbardziej obawia się pan ze strony łódzkiego klubu sportowego? Ja myślę, że chłopcy, którzy ze mną trenowali i teraz przyszli do ŁKS na pewno będą chcieli się pokazać, będą chcieli pokazać się, że akurat mieli szansę grać w moim zespole i w zasadzie najwięcej się ich obawiam. Nie po raz pierwszy już okazało się, że trener Janas jest dobrym znawcą futbolu. Co prawda pierwszy groźny strzał na bramkę Legii oddał Grzegorz Krysiak, ale po interwencji Szczęsnego i rzucie rożnym to właśnie były legionista Marcin Mięciel zdobył pierwszą bramkę dla ŁKS-u. Była to 9. minuta spotkania, a radość zawodnika ŁKS-u, dawniejszego legionisty, była wręcz ogromna. On chyba marzył o zdobyciu bramki w tym spotkaniu. Jak się okazało, Mięciel nie zamierzał na tym poprzestać. To spotkanie, a naszą relację w szczególności, można bez obaw nazwać Mięciel Story. Kilkanaście minut później wejście Mięciela w pole karne zostało zatrzymane przez bardzo brutalnie atakującego Krzysztofa Ratajczyka. Chyba powinien być rzut karny. Sędzia jednak jedenastki nie przyznał, a na boisku nadal trwała ostra walka. Znów Marcin Mięciel wygrał pojedynek główkowy z obrońcą Legii. Dubicki strzelił, ale Szczęsny zdołał wybić piłkę zmierzającą, zdawałoby się, nieuchronnie w okienko jego bramki. Jeszcze raz wspaniały strzał Daniela Dubickiego po podaniu Marcina Mięciela i znakomita obrona Macieja Szczęsnego. Legioniści sporadycznie dochodzili do głosu, ale rzadko udawało im się podejść pod pole karne ŁKS-u. Łodzianie, a w ich barwach na przykład Grzegorz Wędzyński oglądany przed chwilą oraz właśnie Marcin Mięciel, walczyli jak lwy.
Wyrywali wręcz legionistom piłkę przed ich polem karnym. Kolejna akcja UKS-u. Daniel Dubiński i Mięciel sam przed bramką. Niecelny strzał głową. Tego zawodnika można bez przesady uznać za najlepszego gracza spotkania UKS Legia. 9. minuta drugiej połowy spotkania. Znów podanie Dubickiego do Mięciela i 2-0 dla UKS-u. Te dwie bramki byłego zawodnika Legii przesądziły, jak się okazało, o zwycięstwie łódzkiej drużyny. Chciałem się odegrać trenerowi Janosowi za to, że po prostu nie stawiał na mnie teraz. Kupił Kucharskiego, Kubicę. Chciałem pokazać, że jestem lepszym zawodnikiem od nich. Strzeliłem dwie bramki, wygraliśmy ten mecz, to jest najważniejsze. To już trzeci mecz, w którym strzela pan bramkę. Myślę, że w UKS się rozegrałem, zacząłem strzelać bramki, uwierzyłem w siebie i myślę, że co mecz będę tak strzelał. I na zakończenie naszego Mięciel Story bramka zdobyta przez zawodnika, który zastąpił Marcina Mięciela w zespole warszawskiej Legii, Cezarego Kucharskiego. 2-1 wygrał UKS, na nic więcej Legii nie było stać. Można powiedzieć, że jeden łódzki zespół zagrał dla drugiego. Przy porażce Legii Widzew awansowałby na pozycję lidera, gdyby wygrał z Rakowem. No, ale łatwo powiedzieć, wygrać z Rakowem. Widzewowi nie udało się to wcześniej ani w drugiej, ani w pierwszej lidze, ani u siebie, ani na wyjeździe. Teraz ta zła passa miała być przerwana. W meczu Rakowa Częstochowa z Widzewem zabrakło w bramce gospodarzy bramkarza numer 1 zespołu Andrzeja Kretka. Jego miejsce zajął 24-letni Marek Matuszek, wychowanek CKS-u Czelać, który dopiero po raz drugi występował w ekstraklasie piłkarskiej. Andrzej Kretek w stroju cywilnym siedział na ławce rezerwowych. Co się stało? Na poniedziałkowym rozruchu skręciłem nogę, no i wykluczyło mnie to z gry w dzisiejszym meczu. No to nie wiem, to znowu szpech. Denerwował się pan na ławce rezerwowych? No takie mecze się bardziej przeżywa na ławce niż na boisku. Na boisku nie ma na to czasu, żeby pewne rzeczy podpowiadać kolegom. Na ławce jest dwa razy więcej, że jak się denerwuje, dlatego ja współczuję trenerom. Więc bardziej stresujące jest niż granie. No wie pan, ja w Widzewie 5 lat byłem. Już mniej więcej wiem, który jak uderza, gdzie uderza. Znam po prostu tych chłopaków. I jakbym mógł, to bym sam szedł tam za bramkę i mówił, gdzie będą strzelać. Jak pan ocenia pierwszą połowę? Bardzo dobry mecz uważam. Podjęliśmy walkę. Wszystko przed nami. Jest 0-0 i my mieliśmy bardziej klarowne sytuacje niż Widzew. Wierzę, że wygramy. 1-0. Myślę, że może się uda coś strzelić. Przepowiednia Andrzeja Kretka nie spełniła się. Częstochowski Raków rzeczywiście stworzył sporo sytuacji strzeleckich. Często zagrażał bramce Andrzeja Woźniaka, ale ten spisywał się bez zarzutu. Drużyna częstochowskiego Rakowa grała mało skutecznie, chociaż trener Franciszek Smuda był podenerwowany i bez przerwy pokrzykiwał przy bocznej linii boiska. Częstochowianie atakowali wspomagani dopingiem 8-tysięcznej widowni, ale bezskutecznie. Strzelali mało precyzyjnie albo niecelnie, tak jak to uczynił w tej akcji Kołtko. To wszystko zemściło się na gospodarzach. Na 13 minut przed zakończeniem spotkania energiczny rajd wykonał Ryszard Czerwiec. Odbitą przez Matuszka piłkę przejął Marek Koniarek i Widzew Łódź wygrał w Częstochowie 1-0. Bardzo się cieszę, że zdobyłem tą bramkę zwycięską. No, muszę powiedzieć, że dzisiaj Raków bardzo dobry mecz rozegrał. Myśmy troszeczkę byli zmęczeni tym ostatnim meczem z UKS-em, derby. Bardzo ciężkośmy pracowali na ten wynik, że wygraliśmy. Dzisiaj odczuliśmy to, ale wygraliśmy ten mecz. No, strzeliłem tą bramkę zwycięską, bardzo się cieszę i myślę, że będę strzelał dalej bramki. A mówili, że Koniarek przyjechał do Widzewa na piłkarską emeryturę. A ja nie wiem, na emeryturę się jeszcze nie wybieram, ale z tego co Widzew chciał ze mną kontrakt podpisać na 2 lata. Ja się zgodziłem na rok, także Widzewie liczą na mnie dalej jeszcze. Panie Marku, 5 spotkań w Ekstraklasie, 4 bramki, to niezła skuteczność napastnika. No, doliczając jeszcze 2 bramki w Pucharze UEFA mam 6, także nie spodziewałem się tego początku. Panie trenerze, jesteście liderem. No jeszcze nie znam wyniku UKS-u z Legią. UKS wygrał 2-1. Czyli jesteśmy liderem, ale to jest początek sezonu i uważam, że powinniśmy się na następnym przeciwniku koncentrować, a to liderowanie, czy mistrzostwo, czy zajęcie pierwszego miejsca powinniśmy odłożyć. Z Rakowem nie było łatwo. To jest przeciwnik dla Widzewa, no ja to mogę nazwać czerwona płachta. Widzew jeszcze nie wygrał, z Rakowem to dzisiaj jest pierwszy raz, albo zremisował, albo przegrał. Naprawdę trudno chłopakom się gra z Rakowem.
Ściągnięcie z powrotem Marka Koniarka okazało się trafnym pomysłem. Kto wie, czy właśnie tego piłkarza nie zabrakło Widzewowi w poprzednim sezonie. Na razie Koniarek strzela, a Widzew znów liderem. Teraz o innych spotkaniach. Pogoń gra w kratkę. Dwa zwycięstwa, dwie porażki, teraz znów wygrana. Z Lechem w Szczecinie uwinięto się w 35 minut i choć było 3-1, wszystkie gole zdobyli gospodarze. Moskalewicz i w czwartym kolejnym meczu Dymkowski trafiali do bramki rywala. Miązek do własnej. Wreszcie zakończył te strzeleckie popisy reprezentant Waldemar Jaskulski. W Krakowie też gole członków obu naszych narodowych drużyn. Snajperskie popisy Kałużnego i Bukalskiego przydadzą się na pewno w dwumeczu z Rumunią. W spotkaniu Kutnika z Zagłębiem obaj trafiali po razie, ale łącznie o jedną bramkę więcej strzelili gospodarze. To zasługa Lambo i Jaskota, podczas gdy w lublińskim zespole Kałużnego wspomógł tylko Najewski. Kutnik jak Pogoń, zespół bezkompromisowy, 3 zwycięstwa, 2 porażki. Zagłębie obiecuje lepszą postawę w konfrontacji z Milanem. Siatkarskich wyników ciąg dalszy. W Zabrzu było 3-1. Rozpoczął kapitalnym strzałem najbardziej doświadczony w Górniku Leszek Kraczkiewicz. Potem Marek Szemoński dwukrotnie udowadniał trenerowi Michalskiemu, że należy mu się miejsce w pierwszej jedenastce. Gole Zabrzan przedzielił tylko Bogusław Cygan, który w tym sezonie jest jeszcze skuteczniejszy niż w poprzednim. Czarne chmury nad Śląskiem. Zmiana trenera nie przyniosła spodziewanego pierwszego zwycięstwa w rozgrywkach. Mało tego, niewiele brakowało, by Sokół wywiózł z Wrocławia komplet punktów. Na bramkę Pruska zdołał jednak odpowiedzieć Góra. I komplet wyników piątej kolejki. W dwóch pozostałych spotkaniach Amika wygrała z Siarką 1-0, a Stomil pokonał GKS Bełchatów 2-0. Czołówka tabeli. Na pierwsze miejsce wrócił Widzew, na drugim egzekwo Legia i Stomil. Na czwartą pozycję spadła Olimpia. Wysokie piąte miejsce Amiki i Pogoni Szczecin. W dolnej części tabeli awans Sokoła. Bez zmian na trzech ostatnich pozycjach GKS Bełchatów. W 5 meczach 5 porażek bez punktu. 22 bramki w 8 meczach, także 22 żółte kartki i jedna czerwona. 42 tysiące widzów to statystyka piątej kolejki. I statystyka po 5 kolejkach. Wciąż niezła skuteczność naszych pierwszoligowców. Wciąż nie jest źle na trybunach. 5900 widzów na jednym meczu, 135 żółtych kartek, 6 czerwonych. Wręczyli sędziowie w 5 kolejkach. Znakomicie strzela Bogusław Cygan, król strzelców poprzedniego sezonu. W 5 meczach, 5 goli, aż 5 piłkarzy trafiło 4 razy na początku sezonu. I czołówka naszej klasyfikacji fair play. Legia i Stomil po 5 żółtych kartek w 5 spotkaniach. Nie było zbyt wiele ładnych bramek w tej kolejce, stąd tylko 4 kandydatki do miana bramki kolejki. Oto bramka numer 1 Radosław Kałużny, Zagłębie Lubin 0725-251. Bramka numer 2 Marcin Mięciel z Łódzkiego Klubu Sportowego 0725-252. Cena jednego połączenia 29 groszy plus VAT, jednakowa dla całego kraju. Bramka numer 3 Leszek Kraczkiewicz, Górnik Zabrze 0725-253. I czwarta, ostatnia propozycja. Cezary Kucharski, Legia 0725-254. Głosujemy do poniedziałku do godziny 16. W skróconej wersji magazynu Gol to już wszystko. W rozgrywkach ligowych mamy przerwę. Dziś zbiera się reprezentacja, która w przyszłą środę zagra w Zabrzu o wszystko z Rumunią. Choć liga nie gra, w poniedziałek zapraszamy na kolejnego gola. Wiele ciekawych materiałów. Godzina 16:30, program drugi. Do zobaczenia. Dośrodkowanie tam na pole karne, proste głowy Brazylijczyków przez pole karne, no Jarek Jarek, to to jest to Buncola, cudowna akcja! Nie ma spalonego, znakomita sytuacja! Szansa, kochani Jezus Maria! Wykorzystał ten moment, jaka pieniądze 2-0! Proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu! Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie dosyć, że jest Kowalczyk! Teraz!